Cześć, ja jestem Dirtowy Bubu, a to jest Dirtowa Akademia. Witam Ciebie w mojej rowerowni i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat sztywnej osi w Twoim amortyzatorze. Zapraszam. Jak wygląda klasyczna oś w Twoim przednim kole? Pewnie wiesz. Na czym polega natomiast sztywna oś? Mam nadzieję, że po tym filmie będziesz wiedzieć. To jest oś 15 mm, to jest oś 20 mm. Oznacza to średnicę danej osi. Dlaczego zwykło się mówić, że jest to oś sztywna? Jest to oś sztywna, ponieważ ta oś przechodzi przez całą piastę i przechodzi przez amortyzator, dodając mnóstwo sztywności do całego przodu. Dlaczego to takie ważne, żeby mieć w rowerze sztywną oś z przodu? Dlatego, że eliminuje to do zera prawdopodobieństwo wylecenia przedniego koła podczas lotu oraz sprawia, że cały amortyzator jest dużo sztywniejszy i dużo lepiej sobie radzi z przenoszeniem siły. Ta oś pochodzi z mojego roweru zjazdowego. Tutaj w zjazdówce wchodzi nam koło. To dokręcamy imbusem, najpierw z lewej strony. Oczywiście tutaj powinno być koło, a potem z prawej strony. Natomiast w amortyzatorze Santur Ion, jak i Santur Durolux i kilku podobnych, sprawa jest rozwiązana nieco inaczej. Mianowicie, nasza oś jest takim szybko zamykaczem. Montowanie koła w tym systemie jest bardzo szybkie. Polega tylko na włożeniu koła, zatrzaśnięciu, dokręceniu tutaj całego systemu do momentu, w którym około połowy pojawia Wam się opór. Tutaj opór rośnie. Cyk, wszystko mamy dokręcone, żadnych luzów. A my mamy założone przednie koło. Koniecznie daj znać w komentarzu, czy Ty też masz w rowerze oś 15, może masz oś 20. Nie zapomnij też napisać czegoś miłego, zostawić łapę w górę i zostawić suba, jeżeli jesteś nowy na tym kanale. Pomoże to w tworzeniu jeszcze bardziej wartościowych treści w ramach naszej Dirtowej Akademii. Tymczasem dzięki za dziś i do następnego. Z fartem. A w przyszłym odcinku dobierzemy sobie długość łańcucha. I pokażę Wam, jak ja napinam łańcuch, żeby się z tym za bardzo nie siłować.